wygra ten mecz. 15 bieg, Golo Okoniewski, Loja Michemil. Kto tym razem najlepiej? Najlepiej Rafał Okoniewski. Ależ będą emocje. Mark Lojan przedrze się na pierwszą pozycję, Tomasz Golob na drugą. Ale Okoniewski odparł jeszcze ten atak, bydgoszczanin jednak zetnie. Chemil jest ostatni, a więc Lojan przed Tomaszem Golobem. I honorowo chcą zakończyć te zawody bydgoszczanie, bo Mark Lojan knie z przodu, Golob jedzie drugi, Okoniewski trzeci. Na tle tych rywali bezradny Billy Chemil. Jeżeli tak zakończy się ten wyścig, Zielonogórzanie wygrają ten mecz 48-42. No i z przyjemnością będę mógł stwierdzić, że udało mi się wytypować rezultat tego spotkania. Wszystko na to wskazuje, że ZKŻ wygra pierwszy mecz 48-42. Billy Chemil woli, aby w protokole zapisano mu defekt niż 0 punktów. Przestał kontynuować jazdę. Okoniewski jedzie do końca, ale za Golobem i za Markiem Lojanem. Kończą się dzisiejsze zawody sukcesem Zielonogórzan, choć w tym ostatnim, 15. wyścigu goście odnieśli pyrrusowe, można powiedzieć, zwycięstwo, bo wygrali bieg 5-1, przegrali mecz.